Podaj najpierw liczbę przeciwną do danej liczby, a potem liczbę będącą odwrotnością danej liczby. No dobra. Przeciwieństwo to ma po prostu przeciwny znak. Czyli przeciwieństwo dwójki to jest minus 2. Przeciwieństwo minus 3 to będzie 3. A teraz odwrotność. Odwrotność to jest 1 przez dana liczba. Czyli odwrotnością piątki będzie 1 piąta. Odwrotnością 2 siódmych będzie, zamieniamy licznik z mianownikiem, czyli 7 drugich, bo to jest 1 przez 2 siódme. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli 7 drugich. No i mamy do dzieła po kolei A. No to w podpunkcie A najpierw chcieli liczbę przeciwną. Przeciwieństwo piątki to jest minus piątka. Odwrotność piątki to jest 1 przez 5. Easy. B. Mamy 5 w okresie. Trzeba to zamienić na ułamek. No dobra, skoro mamy to zamienić na ułamek, albo wiemy o tym, że to jest 5 dziewiątych, zobaczmy na kalkulatorze, skąd ja to wziąłem, zaraz wytłumaczę. 5 przez 9 to jest 5 w okresie. Możemy to szybko policzyć, czyli piszemy sobie 0, 5 w okresie to jest x. Było takie już zadanko wcześniej. Mnożymy sobie przez 10, żeby przesunąć przecinek o 1 w prawo. Mamy 5,5 w okresie to jest 10x. No i odejmujemy sobie od dolnej linii górną linię. 5 i 5 w okresie, odjąć tą część okresową, zostaje nam piątka. 10 od x, odjąć x, to jest 9x. Dzielimy przez 9, x to jest 5 dziewiątych. No voilà, mamy to. Stąd to wziąłem. Dobra, no i teraz co oni tam chcieli od nas? Chcieli od nas liczbę najpierw przeciwną, czyli przeciwieństwo 5 dziewiątych to jest minus 5 dziewiątych, przeciwieństwo. A odwrotność, no to odwrotność to jest 1 przez 5 dziewiątych, czyli 9 piątych. No, a tak od biedy to można by jakby się uprzejść zapisać. Przeciwieństwo to jest minus 0,5 w okresie, jak tak cwaniakują, a odwrotność to jest 1 przez 0,5 w okresie. Ale tutaj intencją chyba autora było, żeby zamienić mimo wszystko na ułamek. Dalej, lecimy z podpunktem C. To co mamy w C? Przeciwieństwo minus 1, no to przeciwny znak do minus 1 to będzie plus 1, tylko plusa nie piszemy. I odwrotność minus 1 to jest 1 przez minus 1, czyli po prostu minus 1. Odwrotnością minus 1 jest minus 1, no taki paradoks, tak jak odwrotnością 1 jest 1. Teraz D. Przeciwieństwo, no to dajemy przeciwny znak, czyli minus pierwiastek z 3 na 3. Odwrotność to będzie 1 przez pierwiastek z 3 na 3. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli 3 na pierwiastek z 3. Możemy tak zostawić albo usunąć niewymierność z mianownika. Czyli będą 3 pierwiastki z 3 na 3, czyli pierwiastek z 3. Dalej mamy E. E mamy minus pi plus 2. Przeciwieństwo to będzie minus minus pi plus 2, czyli będzie pi minus 2. Mamy E, w sensie mamy przeciwieństwo, przeciwny znak, a teraz odwrotność to jest 1 przez minus pi plus 2. I to bym tak zostawił, albo ewentualnie zapisał jako 1 przez 2 odjąć pi. Nie ma to większego znaczenia. No i dalej mamy F. Zobaczmy, że przeciwieństwem w F to będzie przeciwny znak, czyli minus. Czyli dajmy minus 4 plus pierwiastek z 32 na 4. Od biedy możemy zauważyć, że pierwiastek z 32 to jest pierwiastek z 16 razy 2, czyli 4 pierwiastki z 2 i wtedy mamy minus 4 plus 4 pierwiastki z 2 na 4. Wyłączamy sobie czwórkę przed nawias, będzie 1 plus pierwiastek z 2 na 4. Czwórki skracamy, mamy minus 1 plus pierwiastek z 2. Mamy F. W sensie mamy liczbę przeciwną i teraz liczba odwrotna do tego wyrażenia to będzie 1 przez 4 plus pierwiastek z 32 na 4, czyli można to zapisać jako 4 na 4 plus pierwiastek z 32. No i w zasadzie można by tak to zostawić, ewentualnie można usunąć niewymierność z mianownika albo ten pierwiastek z 32 zapisać jako, tak jak wcześniej to zrobiliśmy, czyli 4 pierwiastki z 2. Można wtedy wyłączyć czwórkę z licznika i czwórkę z mianownika. Czwórki się skracają i mamy 1 przez 1 plus pierwiastek z 2.
No i gdzieś tam później będziemy się uczyć, jak usuwać niewymierność z mianownika. Na razie zostawmy to w takiej postaci.